serdecznie Tigran Pietrosian, Anatol Bychowski, trener, znany trener, mistrz świata Tigran Pietrosian, partia grana w 1968 roku. Fischer rok wcześniej stracił tytuł mistrza świata na rzecz Spaskiego, w 1966 roku obronił. A nie, jeszcze był mistrzem świata, w 1969 stracił, przepraszam bardzo. W 1969. Czyli Pietrosian jako mistrz świata. W 1963 wygrał, z Botwinikiem, w 1963 obronił ze Spaskim. W 1966 obronił, w 1969 dobrze mówię. Taka sprytna kolejność posunięć. Skoczek C3, goniec E7. Goniec E7 to jest ruch wymierzony przeciwko wariantowi Karlsbadzkiemu. A generalnie przeciwko planowi Botwinnika. Planowi do Botwinnika ja tu pokażę, o co chodzi w tym planie Botwinnika. A żeby tu dojść do E3, E4, to jest plan Botwinnika. Goniec E7 niemożliwie. Tak grywał Karpow z Korczynojem, tak grywali w meczach. Goniec F4. No, goniec nie wyszedł na G5, bo tam tego skoczka bił. E3. Czy będzie Karlsbad? Zobaczymy. Roszada. Wieża C1. I co tu grać? No, można zagrać B6. Można zagrać C5, jak twierdzi dyrektor techniczny. Ci zawodnicy, którzy tu, w tym Pietrosian, tworzyli teorię debiutu, z której ci współcześni korzystają. Ci współcześni niewiele wytworzyli w teorii szachów. Osobiście to posunięcie jest bardzo agresywne, ale takie lekko, ponieważ goniec wyszedł, można wybić. To tak jak analogicznie, jak czarne czekają, aż biały wyjdzie gońcem białopolowym, dopiero biją. A tu nastąpiło skoczek C6. To nie ma znaczenia. Tego piona nikt nie ma zamiaru bronić. Skoczek F3. Goniec C5. A3, żeby przygotować. I tu zdecydował się na ruch D4. Nie chciał bić na C4. Mógł cofnąć gońca na E7. Jak widzimy, czarny ma problem z prowadzeniem do gry białopolowego gońca. Ruch D4 jest ruchem agresywnym, pozornie wykorzystującym przesłanki mające, że tutaj hetman, znaczy król został w centrum, znaczy na linii centralnej. To jest linia centralna, przez centrum. Ojej. Czego mi to się... O, w centrum, to jest linia centralna, przez centrum to są te cztery pola. Dobra, wybił i Pietrosian zrobił mijankę. Goniec D3, goniec B7, póki co czarne stają bardzo dobrze. A, goniec, ruchy na przemian. W tej pozycji czarny powinien znaleźć pole dla hetmana, dobre jest na E7. Powinien postawić wieżę na C8, wieżę na D8. Ewentualnie grać A5, żeby utrzymać gońca. Zamiast tego gra H6. H6 róg na dłuższą metę jest osłabieniem. Ja powtarzam, tu oczywiście nie wykażemy, że ten ruch jest zły w tym momencie, ale za kilkanaście posunięć wyjdzie, że jakby tego ruchu nie było, to byłoby lepiej dla czarnych. Wieża E1, wzmacnia przyczółek, skoczek C6, no. Jakby to powiedzieć, a co ma biedny grać? No wieżą na C8. Wieżą na C8 albo A5, albo szukać pola dla hetmana. No,
Cofnięcie skoczka na C6. Strata temp. Hetman C8. I kombinujemy jak Tigris Pietrosian. Czas start. Pietrosjan zagrał najlepszy ruch, no może grać jeszcze wieża D2, ale zagrał skoczkiem na G4, bo chce tego skoczka mieć, skoczek C6 zasłania gońca. Goniec E7, ruch do tyłu, no lepiej było zagrać teraz goniec D4. Goniec E7 to ruch do tyłu i kombinujemy jak Tigris. Pietrosjan, no trudno za ten ruch ganić, ale no kombinujemy. Aha, tu chcę zwrócić uwagę, że gdyby tu czarne zbiły, to się okazuje, że grozi goniec bije H6. Gdyby nie było tego pionka na H6, to by to nie groziło. Kombinujemy jak Tigris Pietrosjan. Pietrosjan znowu w stylu Tala. Znaczy mógł zagrać w stylu Tala, na przykład tu. Tu nie można król H3, trzeba grać król H8. I skoczek E4. Albo wieża E3 dobijają przeciwnika. Nawet wieża E3 chyba lepsza. Dwa piony za figurę, silna inicjatywa, atak. Pietrosjan się nie zdecydował. Odbił na F6. I przyszedł drugim konikiem na gońca. Widzimy, ustawienie wieży na C2 się przydaje, bo broni piona, którego atakuje. Goniec. Znowu goniec poszedł, żeby było po zbiciu rozbita byłaby struktura. No ruch jest prosty. C5 niektórzy każą, ale hetman idzie do ataku. I tu F5 było niezłe. F5 zasłaniało przekątną gońcowi do pola H7. Nawet skoczek D4 trzymało parametry. Ruch wieża D8, pozornie dobry. Wieża chce zbić z gońca z tempem. I co Pietrosjan zagrał? No, kombinuj to. Panie i panowie. Wieża C3, o, wieża przerzuci sobie tu lub tu. F5, spóźniona koncepcja, obiektywnie najlepszy ruch, ale koncepcja spóźniona.
kombinują jak tygrys Pietrosjan. Tu Pietrosjan znowu zakombinował, albo mógł zakombinować. Ja nie będę podpowiadał. Skoczek G3, aczkolwiek no goniec H6, skoczek G3 wygrywa, no nie można bić gońca, to o tak Pietrosjan wygrywał. Nie można bić, bo Maciuś. Ale skoczek G3 też prowadzi do wygranej. Ponieważ zobaczcie, tu są słabe białe pola, tutaj te piony poszły, gdy pion był na H7 znowu byłoby łatwiej. Cały czas wchodzi ofiara na F6. No i wreszcie Pietrosjan realnie zakombinował. Myślimy jak. Realnie, to znaczy i konkretnie. Otóż strzelu. Rozbił barierę pionkową na białych polach. Proszę, bariera jest tu. Jedyny żywiciel białych pól jest tu. Jedyny obrońca. No i co teraz? No po biciu. Goniec F5. No i wjeżdżamy na białe pola. Goniec C3. No to goniec C8. Jak odejdzie hetmanem, nie bardzo ma gdzie. Wjeżdża D7. No to tu jest szachuś pan. Więc bił mu na C3, żeby ta wieża tam nie wpadała. I znowu kombinujemy jak tygrys Pietrosjan. Bo Pietrosjan umiał kombinować, umiał atakować, umiał w szachy grać. Hop. Trzeba bić tu to Maciuś, tu to też Maciusie trzeba bić. Wiadomo, że wchodzimy z szachem, nie można chodzić królem. Czarne mają wieża i skoczka więcej. Zasypiony grozi Maciuś. Gwiazd. Domknięcie grozi tu. Przesłonił. No i ostatni sztos Pietrosjana. No to go szachutnął. Goniec nie może bić, bo jest związany. Wieżą nie można się zasłonić.
Po hetman G7. Hetman F7. Maciuś jest, więc poszedł. Po hetman G8 podziękował. Z mat w 7. Tutaj po tym jest mat w 5. No i tu już są dożynki i wieża D6. Także przyjrzyjmy się, jak Tigris Pietrosian. To jest bardzo ciekawe. Warianty z gońcem na F4 są równocenne do wariantów z gońcem na G5. Przy goniec F4 C5 nie jest dobrą koncepcją, chociaż część dyplomatołków tak gra. Mianka, bo my chcemy tego skoczka wymienić. Zdroszował. Proszę, H6. Zobaczcie, ile tam było ofiar na H6. Dopiero teraz to rozumiemy. No tu nie widział skoczek H6. No trudno. Ale to dalej idzie. Hetman poszedł. Wszystkie figury białe atakują króla. Wieża wpada, głównie w bocznych wariantach. Znowu goniec H6 wygrywało. Tu wreszcie zrobi ofiarę i na H6. Jeszcze raz mówię, gdyby nie było tego na H6, nie byłoby tej ofiary. No i tu. I tu podziękował. No i ja podziękuję.